Siemanko, gołąbeczki, niedziela, godzina 7:23. Jeszcze 20 minut temu było słoneczko, ale już go nie ma. Temperatura dzisiaj z rana trochę cieplej, 6 stopni. No i tak jak na ostatnim filmie mówię, muszę już oddzielić to moje towarzystwo. Jasne, łomżyńskie pokazały, że potrafią latać i nie są głupi jak gołębie. Jak mi się przynajmniej wydaje. No, wczoraj 8 sztuk prawdopodobnie zginęło po tych ścinach z Darkiem, ale tu nasz jastrząb nieźle wymęczył. Ale co najważniejsze, byłem taki załamany troszeczkę, dopóki nie wlazłem do gołębnika, nie zobaczyłem, że moja perełka jednak nie zginęła. Jest tutaj koroniaty łomżyniaczek. No, w budzie już się tak naprawdę puchy robią. Dlatego sobie stąd tutaj sobie zaraz oddzielę gołąbki. No jestem, jasne. Popatrzę, że tam zawsze siedział ten 100 mili FR z 21 roku obrączką. Żałobnik od Grzegorza. Znaczy nie od Grzegorza, tylko z Łomży został też tu, jasna, też jest ta łomżyńska. Tam jest jasna, tutaj stąd powywalam te niektóre pary. I będziemy gonić do ścin. Tylko wiecie, tu już się zostawi sam ten arsenał taki, no to nie będą złe gołębie, na pewno nie będą złe gołębie. Tu wszystkie żałobniki będą chodziły. Prawdopodobnie. No, ale taka perłóweczka z tamtego roku, najpiękniejsza samiczka, już jest przerzucona, tam będzie. Będzie ogień. Tych perłowych Darek mi przyjechał, nałapał. Ale wam powiem, ja lubię perłowe, ale mi te jasne się jakoś w tej głowie zamąciły, bo naprawdę mają taki wyrazisty, piękny kolor. Wielki łeb nie zginie, bo on lata przy dachu. Dobra, rozdzielam to jakoś. I pędzimy. No i wtedy takie gołębie jak te będą chodziły ze wszystkimi razem. Nie oddzieliłem ich jeszcze. Ale już mniej. Jest dużo mniej. Już jednak jak się traci po 10 dziennie, to różnica jest. No i dzisiaj na Marcina chyba będą szły. Zaraz ma przyjść jakieś deszczycho, to mówię, jeszcze poganiam sobie chwilę. No, jakbym takie coś odłożył teraz, jak na dołem coś urwały. A, oglądałem właśnie Huberta film i zaczęły sklepywać żałobniki. Hubert, i perłowe też sklepują. I jasne też będę sklepywał. O, no widzicie, co się dzieje. Nie może być. Tamte się pnął do góry. No, tamte się fajnie bujnęły. Na chłopaków kierunek mają tam, na Adamów tak bardziej. A te tu nie dopierzały, nie do loty. Psują krew cały czas. Muszę wam powiedzieć, że w tym roku nie ma w ogóle odejść żadnych. One chodzą przy samym gołębniku i to widzę u wszystkich chłopaków tak naprawdę. Już panikują. Jeszcze kółko i tamte już panikują. Już się prują. Żałobnik sklepał, zobacz, Hubert. Jak one tam idą, to Darka by tu były u mnie nad budą teraz. No, całkiem przyzwoicie się tam bujają, wam powiem. A tylko patologia mnie tu denerwuje tak
Mogłaby już usiąść. Tamte cisną. Ale tak jak mówię, jasne łomżyńskie są. Nie są głupie. Może taki gatunek mi się trafił. Może z dobrych rąk dostałem od tych chłopaków. Dostałem, kupiłem, ale nieważne. No, wylociak się z nimi łapie już tutaj. Perłowy. Ja mówię, że odejść nie ma w tym roku, ale wam powiem, że tu słońce wychodzi, o, dzikuski już lecą. Już malutkie stada, ja widziałem duże stada. Odlatywały. A te moje wariaty zaraz też odlecą gdzieś. W cholerę. Może dobrze, że te tutaj nad budą chodzą, to coś przynajmniej zostanie. No zobaczcie, zaraz będę miał ścinę z dzikusami. Jak Krzysiek ostatnio nagrywał, że szły dzikusy i mu zabrały gołębie, to może dzisiaj mi. Gdzie one są? Zniknęły gdzieś. O, zobaczcie, jakie niebezpieczne. Widzicie to światło? Nie lećcie w stronę światła. Oba, one nad Łukaszem latają już. Dobra, tyle mi zostało. Na rozpód. Idą. Adam by tam spędził, to by mi roboty narobił. I one są tutaj za tym kasztanem. Kasztaniaki. Zobacz, nawet te, co nie chcą za bardzo latać, to i też za bardzo nie chcą siadać. No, pięknie pochodziły, powiem wam, pięknie dzisiaj. Zdrowo. O Jezu, patrzcie, jak budu-duj żółta. Żółta to ci jastrząb w tym roku może ograbić, bo nie zamierzam cię schować. O, jak schowam tyle sztuk, zobaczcie. Niech tu będzie z 60. No to taka paka będzie dobra do ganiania, co? Buda ty! Napiszcie w komentarzu, czy tyle wystarczy. Tu jest ze 180 może. Jeszcze przyszły usiadły? Nie usiadły. Nie usiadły. No widzicie? Świniaki. Ale udało się poganiać ostatni raz. Sam. No. Jastrząb zaraz będzie na was czatował już niedługo. Weźcie te kurde. Dlatego nic nie może złapać. Z tego, że coś zostanie, dużo zostało w czarach darkowych, jak to... Dziadę nie chce siadać. No dobra. To tam będziemy się denerwować. Idziemy do kościółka się pomodlić. Wróciłem do kościoła. Po dłuższej nieobecności wam powiem, że pasuje mi to. Pójdę się wycisza na godzinę. Po tych nerwach gołębiowych. Medytacja. Chodź, wylotka ci uchylę tu. Chodź. Chodź. Wiesz, jak usiadły ładnie? Niektóre tak są przyzwyczajone. A zobacz. Wracając do Perłowego z tą obrączką. Na umarciu, co kiedyś już był. Podczas choroby. Wyzdrowiał, lata. Jest. Chodź, wylotka, chodź. Patologia. Pół godziny później. Zobaczcie. Same jasne i perłowe. Jeden dereś. Gdzie one są? Tu są. Nie ma ich. Proszę bardzo. Z 15 sztuk. I przychodzą, i odchodzą. A ja im tutaj żarcia sypię, wszystko że... Bo się do kościoła przez was spóźnię. A nie, czekaj, jest jeden. Jeden prawie Budapeszt. Mocne są naprawdę. Mają energię w tym roku. Jeszcze trzy zostały w górze.
Ale żebyś się widziały, widzieli jak one siadają. Jakby tam jakiś kot na tym budzie był. Może im zimno w stópki jest, ten daszek może za zimny albo za mokry. Nie wiem. Ale powiem wam, że jest strasznie głośno w tym gołębniku, jak w ulu. Zaczynają samce gruchać, samice do pary iść. Może to na wiosnę idzie. O, jak huczą. Jak w ulu. Jest obcy. Patrzcie. Budapeszt? Poleci chyba. Poszedł na igłę. Znaczy, nie biorę tych gołębi do rąk. Ten jakby młody. Mówię, będzie boczaty. Ale on nie jest boczaty. On jest przyplatany kotwaj. Ten co do Darka tak siadał za młodo. Z tą krzywą koronką. Taki kog mi się wychował. No mógł go za młodo złapać. Usiadły, w końcu mogę pocztowe wypuścić i iść do tego. Na te modlitwy. Są. Pocztowych malutko. No i w tym roku nie dbam o nich. Tak naprawdę już po tym, już jak się wziąłem za tamte, bardziej ciekawią mnie jasne ściny. A tutaj no co, no śluby były, się skończyły. Poszły za krzaki, nie chcą się dać nagrać. No i taka garstka mi wystarczy na kolejny rok. Z tej garstki można zrobić drugie tyle i będzie znowu setka. No, młode powynosiłem praktycznie. Coś tam zostało w tych ostatnich, bo już by naprawdę tu mało było. Kolorów nie ma praktycznie, za to został siwy jeden. Tygryska jedna, ta taka czarniejsza. I dwa żółte. No jak śmiesznie chodzą. U Adama w daszku już były. Rano wypuszczam, to jastrząb, tu je trenuję. W tygodniu. Dobra, zbieram się. Wracam z kościoła, ojciec się dobija do mnie. Mówię, co on tak się do mnie dobija? Czajki odlatują. A on mówi... Tomek od Budapesztu był. Łapciatych. Darek Natłuk. Bogdan Natłuk. Z Lucynowa. I poszły. Mówi, te pocztowe wypuściłeś. Nie chcę siadać. I tyle. Nic nie ma. Ale chłopaki mieli zabawę podobno. Ostrą. No trudno. Ja się modlę, to takie rzeczy, chodźcie, zrzucam ten. Darek tam gania cały czas? Latają jeszcze. W dachu. Mieli święto. Kaj już nie chodzą, zaraz Marcin spędzi, bo idę do niego centralnie. Nie, ich raz więcej, raz mniej się wydaje. Dziwne tego gołębie. I już się wyrwały. Oj, kruk atakuje. Kruczysko. Marcin śpi. Darek to swoje zamordował dzisiaj. Już nie chce nawet latać. Marcin nie gania. Miałem plan, żeby kupić od niego wszystkie te gołębie. I u siebie je ganiać, przychować, ale nie chcę sprzedać na razie. Jeszcze chwila i sprzeda. Tak usiadła połowa. Połowa poszła. Aj tam. No i lipa też zaczął padać. Szkoda. No nic nie poradzimy. Kończymy zabawę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. I dzisiaj jeszcze ich poganiamy dwa razy.